Cześć. Właśnie ruszyliśmy z nową serią nagrań pod tytułem Co można osiągnąć w kwadrans? Podczas tej serii będziemy rozmawiać z różnymi przedsiębiorcami, z którymi pracujemy właśnie w 15-minutowych interwałach, o tym, czy w ogóle taka praca ma sens i czy tak krótka ilość pracy jest w stanie doprowadzić nas do tego, co chcemy osiągnąć. Na pierwszy ogień poszedł Karol Góralski. Karol jest właścicielem i producentem wody mineralnej Staropolska. I Karol obiecuje, że świeżą wodę wyciągniętą prosto z głębin ziemi jest w stanie dostarczyć w każde miejsce Polski w ciągu doby. Warto to sprawdzić na stronie wodadlafirmy.pl. Tymczasem, Karol drogi, powiedz nam, czy to prawdą jest, że przez 15 minut w zasadzie nie jesteśmy w stanie zrobić nic sensownego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki Tomek za zaproszenie do tego debiutanckiego filmu, do tej debiutanckiej serii. To zdecydowanie zaczynasz. No to ja chciałbym powiedzieć, że nie jest to prawdą, tak odpowiadając na twoje pytanie. Mm-hmm. Oczywiście już szczerze mówiąc wcześniej przekonałem się o tej skuteczności metody małych kroków a w tym naszym wspólnym działaniu, które rozpoczęliśmy ewidentnie już po miesiącu, po dosyć krótkim czasie widać, że 15 minut dziennie tak naprawdę. Dziennie, tak, bo dodajmy, że to nie jest jednorazowo 15 minut, tylko dziennie. Tak, spotykamy się w dni robocze na 15 minut. No już można powiedzieć, że te cele, które sobie, ten cel, który sobie wyznaczyliśmy, jest właściwie mocno zaawansowanym i jest bliski ukończenia. No jeżeli mogę sobie pozwolić na to, dlaczego się w ogóle tutaj zdecydowałem na tą formułę, no to jak pamiętasz, Tomku, rozmawialiśmy o tym, że nie tylko moja, ale pewnie wielu przedsiębiorców, czy też osób, które zajmują się różnymi innymi dziedzinami życia, głowa pomysłów jest pełna, tak? Czyli okay. Mamy różne fajne pomysły, rzeczy, no fajnie byłoby wdrożyć jedną, drugą, trzecią rzecz, no ale często niestety na tym się kończy, no bo ten etap planowania i wymyślania jest całkiem miły. No ale to wszyscy, znaczy nie wiem czy wszyscy, ja to bardzo lubię robić, to jest w ogóle fajnie spędzony czas, od razu siebie nawet pewnie wyobrażamy w miejscu, jak to będzie, jak już to zrealizujemy. Dokładnie. No ale rzeczywiście czasami brakuje tego zapału i tej dyscypliny. No i o tym to tak naprawdę jest, że dzięki Tobie, Tomek, jakimś tutaj dużym Twoim udziałem jest możliwe to, że to, co sobie rzeczywiście dawno temu wymyśliłem, no postanowiłem wraz z Tobą w takich małych krokach wdrożyć. Także mamy to zrobione. Bardzo się cieszę. Co ciekawe, oczywiście to nie jest tak, że to jest tylko te 15 minut dziennie, w których Ty coś robisz, prawda? Bo w te 15 minut jesteśmy w stanie nakreślić sobie ewentualnie kolejny krok i skonsultować to, co działo się do tej pory, prawda? Więc to nie jest tak, że to są też jakieś magiczne moje moce, tylko najzwyczajniej w świecie właśnie te regularne nasze spotkania, jak rozumiem, narzucają pewną dyscyplinę Twojej pracy, żebyś mógł zrobić to, co w zasadzie chciałeś zrobić od jakiegoś czasu. Tak, no to można powiedzieć, że jeżeli mogę użyć słowa magia, bo to jest pewnego rodzaju magia tych spotkań, to polega na tym, że przede wszystkim tak, no my jesteśmy małą firmą, tak? Ta nasza organizacja no póki co jest składa się z kilku osób i tak naprawdę no to traktujecie trochę Tomek jako takiego naszego, mojego osobistego zewnętrznego nadzorca, to jest złe słowo, tak? No ale serwera. Kogoś, do kogo ja tak naprawdę raportuję. I wbrew pozorom, no to przewrotnie może zabrzmi, no wartość dosyć sporą ma to, że nasza relacja jest taka, że tak naprawdę jesteśmy w stosunku do siebie w tym sensie obcymi ludźmi. To prawda. I to też ma jakieś znaczenie. To znaczy łatwiej pewnie byłoby mi się na przykład i tak niezbyt angażując w to wytłumaczyć komuś, kogo znam od 20 lat, dlaczego czegoś na przykład nie zrobiłem, do czego zobowiązałem się dzień wcześniej, niż tobie. Mm-hmm. No to prawda. Więc jest to trochę oparte o ten sposób myślenia, ale dla mnie, no, o ile się to może wydawać dosyć śmieszne momentami, no to dla mnie najważniejsze jest to, że jakby no, dowiedliśmy już po tym miesiącu skuteczności tej metody.
Dokładnie tak. Powiedz mi, Karolu, to jest już bardzo intymne pytanie do ciebie, nazwijmy to. Czy jesteś w stanie powiedzieć chociaż o jakich, w jakich obszarach pracujemy? Co z tego wynikło? Tak, no oczywiście. No możemy ogólnie powiedzieć, że w naszej firmie na tym etapie uznałem, że brakuje nam oprocesowanej sprzedaży, że to jest ta najpilniejsza rzecz, którą chciałbym się teraz zająć. I rzeczami wokół tego, tak, żeby efektem naszej pracy był opisany przynajmniej taki wstępny proces, taki, nad którym będziemy później pracować, będziemy go udoskonalać. Ale rzeczywiście idziemy w tym kierunku w firmie, żeby zapisywać, jakby kodyfikować te powtarzalne rzeczy, które mogą właśnie stać się takim opisanym procesem. No i jeżeli już będziemy mieli te procesy, będziemy po pierwsze mieli nad czym pracować w sensie ich udoskonalania, ale też będziemy mogli, jeżeli zadziałają w naszej firmie, dokładać zasoby. Na przykład no, dobrym przykładem jest proces sprzedażowy, no bo jeżeli będziemy wiedzieli, że używając tej metody opracowanej wspólnie, no, osiągamy nasze sprzedażowe cele, no to później będziemy mogli na przykład rekrutować kolejne osoby i jakby wdrażać do tego procesu i dzięki temu no, jeszcze robić jeszcze lepsze wyniki, jeszcze lepszą skuteczność wykazywać w tym zakresie. Super. Dobra, Karolu. Jeśli chcesz coś jeszcze dodać, to jest ten moment, bo jeśli nie, to będziemy się zbierać. No bardzo dziękuję, że zaryzykowałeś i mnie zaprosiłeś do tego pierwszego filmu. No i cóż, dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dotrwali do końca. To ja również dziękuję. Przypomnę tylko, że z Karolem pracujemy w ramach produktu, który nazwaliśmy w pracowni stand-upem telefonicznym, a to, do czego Karol odniósł się na początku i to akurat w ogóle nie było planowane, czyli ta miła część dotycząca planowania versus jej późniejsze działanie, to ja o tym nagrałem 2 odcinki podcastu parę miesięcy temu, za chwilkę je gdzieś tutaj na górze podlinkuję. A tymczasem dziękujemy pięknie za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków, aż się znajdą śmiałkowie, którzy zdecydują się o tych 15 minutach poopowiadać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.